Bał pocisków dum-dum. Przeklęty idioto! Wrzasnął lejtnant Frick, waląc pięścią w jego karabin. Hajde spojrzał na niego szyderczo, przycisnął kolbę do ramienia i rozległ się kolejny wystrzał. Daleko przed nami jakiś kształt wyskoczył w powietrze. Myśleliśmy, że lejtnant rzuci się na Hajdego. Strzel jeszcze raz, a złożę na ciebie meldunek o niesubordynacji, ryknął z wściekłością. Tak jest, herr lejtnant, zadrwił Hajde. Czy wolno mi zapytać, czy mam przekazać ten rozkaz tamtej stronie, a wtedy być może zdoła pan zorganizować mecz piłki nożnej na placu targowym w kasino? Czy mamy rozładować broń i powyrzucać granaty ręczne, herr lejtnant? Frick zmrużył oczy. Unteroficer Hajde, wiem, że jesteś żołnierzem zawsze trzymającym się regulaminu, najlepszym pod tym względem w armii niemieckiej. Wiem też, że masz pewne kontakty w partii, ale jesteś też najbrudniejszym mordercą, jakiego dotychczas spotkałem. Ty i brudny mundur, który nosisz, pasujecie do siebie doskonale. Jesteś ozdobą Gwardii Führera. Jakieś obawy? Zaśmiał się Hajde. Lejtnant Frick szybko schylił się, chwycił menażkę pełną spaghetti, które Porta gotował nad palnikiem spirytusowym i cisnął zawartość prosto w twarz Hajdego, który zatoczył się w tył z okrzykiem zaskoczenia. Nie zmieniając wyrazu twarzy, lejtnant Frick postawił pustą menażkę na ziemi obok Porty. A potem chwycił Hajdego za mundur. Posłuchaj, unteroficer Hajde! Teraz możesz złożyć meldunek, że twój przełożony targnął się na ciebie, wypowiadał zdradzieckie zdania, wyśmiewał się z niemieckiego munduru i obrażał Führera. Wyobrażam sobie, że to wystarczy, by zostać powieszonym 5 lub 6-krotnie. Następnie Frick zawrócił napięcie i pobiegł do majora Majka, który siedział w pobliskim leju, tłukąc w szy. Jesteście moimi świadkami, wrzasnął histerycznie Hajde, ocierając twarz ze spaghetti. — Czego jesteśmy świadkami? — zapytał wyzywająco Porta. — Nie udawaj głupca! — zawył Hajde. — Słyszeliście, jak mówił, że przegraliśmy wojnę i zmuszę was do podpisania mojego meldunku. Zobaczycie. Zobaczysz, że ta parszywa bestia będzie wisieć. — O czym ty mówisz? — zapytał Barcelona. — Nie widziałem nawet śladu lejtnanta, a ja byłem tutaj przez cały czas. — Czy widziałeś jakiegoś lejtnanta, mały? — Mały wyjął z ust kawałek kiełbasy. — Lejtnanta, tak, ale bardzo dawno temu. — Powiedz mi — rzekł Porta, wstając na nogi — co ty u diabła chciałeś powiedzieć przez to impertynenckie zabranie mego spaghetti i wylanie sobie na głowę? To cię będzie drogo kosztować. Ono zawierało kawałki wieprzowiny oraz keczup, za które zapłacisz. Oddaj twoje grifas oraz laseczki opiumowe. — Sram na twoje spaghetti, odparł wściekły Hajde. Osobiście skręcę kark temu oficerskiemu chujowi. Rozejrzał się wokół, szukając chętniejszych świadków. Skierował palec na ojca Emanuela, siedzącego w kącie z orłem. Kapelanie, czy ośmielisz się przysiąc na święty krzyż Jezusa Chrystusa, że nie słyszałeś, jak on obrażał Führera? Ostrzegam cię, ta sprawa stanie przed sądem polowym. Nie kłam, kapelanie, otrzymałeś święcenia. Kapelan uśmiechnął się szeroko, przechylił głowę na ramię i zrobił minę kompletnego idioty. Czy mam przez to rozumieć, Hajde, że ukradłeś porcie spaghetti i wylałeś sobie na głowę? Hajde załadował swój pistolet maszynowy. Kapelanie, widziałeś, jak ta namiastka oficera cisnęła je na moją głowę. — Czyś ty zwariował, unteroficer Hajde? — zapytał ojciec Emanuel z dobrze udawanym przerażeniem w głosie. — Żaden oficer nie rzucałby spaghetti w głowę podwładnego. Hajde pospiesznie zwrócił się do orła. — Panzerschütze Stahlschmidt, wstać! Stań na baczność, gdy zwraca się do ciebie unteroficer i nie kłam mi, starszemu stopniem i dowódcy drużyny. Czeka cię sąd polowy ze sznurem na stole, jeśli skłamiesz. Słyszałeś, co powiedział lejtnant? Orzeł trząsł się cały. Jego manierka była pełna sznapsa i wypadła mu z rąk. — A więc ty, podupadły szubienniczniku, słyszałeś, o co pytam? — ryknął podniecony Hajde. Orzeł już miał odpowiedzieć, gdy Porta rąbnął go w tył głowy pustą menażką. — Słyszałeś, co Hajde powiedział o Führerze, prawda, Stahlschmidt? — To jest chwila, w której decydujesz, po czyjej jesteś stronie, panzerszyce Stahlschmidt. Orzeł był śmiertelnie blady, przełknął ślinę i zwilżył czubkiem języka swe popękane wargi.
Hajde niecierpliwie odchrząknął i ugiął kolana. Orzeł prawie już podjął decyzję, gdy jego wzrok padł na Portę, który w najbardziej znaczący sposób tulił miotacz ognia. Słyszałem, jak unteroficer Hajde mówił, że Führer jest wielkim dupkiem. Hajde wychodził z siebie. Ty wielki, tłusty, zawszony zdrajco. Pewnego dnia policzę się z tobą, tymczasem śnij o więzieniu, ponieważ wiesz mi, tam właśnie pójdziesz. Skierował na niego swój bagnet. Stahlschmidt, osobiście zawiozę cię w kajdanach do Torgau. Nie wygłaszaj tak wielkiego kazania, Juliusu Żydożerco, przerwał Porta miotaczem ognia, szturchając Hajdego w brzuch. Dawaj twoje pałeczki opiumowe. To może cię nauczy nie kraść pokojowo nastawionym ludziom spaghetti. W tym kraju to potrawa święta, nawet papież ją jada. Nic nie dostaniesz, oznajmił Hajde z pewnością siebie i kopnął miotacz ognia. Doprawdy? Zaśmiał się Porta i wypuścił strugę ognia nad głową Hajdego tak blisko, że poczuliśmy zapach spalonych włosów. Skończcie z tym błazeństwem! Zawołał major Mike, podnosząc głowę z nad swego polowania na wszy. Hajde jednym skokiem ukrył się za skałą. Następna struga płomieni. Hajde wynurzył się zza skały, czarny od sadzy i z lękiem w oczach. Przestań, bo mnie spalisz! Dopiero w tej chwili to zrozumiałeś? Rzekł Porta z diabelskim uśmiechem i przyjął pozycję, by posłać kolejny język ognia. Oddaj, albo zmienię cię w garść popiołu. Paczka narkotycznych papierosów poleciała zza skały. Porta podniósł je, powąchał i z zadowoleniem kiwnął głową. A teraz zdobędziesz dla mnie menażkę spaghetti z kawałkami wieprzowiny i keczupem. Nie odmówię też odrobiny przyrumienionej cebuli. Hajde skapitulował, ale jednocześnie przysiągł na modlitewnik kapelana, że zemści się na wszystkich lejtnantach wielkiej niemieckiej armii. Wówczas Mike wezwał go i wysłał jako łącznika do dowództwa dywizji. Cel? Uzyskanie cygar dla majora Mike'a. Hajde poprosił o szczegółowsze instrukcje. To nie moja zasrana sprawa, skąd je dostaniesz, wrzasnął Mike. Jeśli idzie o mnie, możesz je wyciągnąć Kesselringowi z dupy, ale nie śmiej wracać bez skrzynki cygar. A jeśli nie wrócisz w ciągu 6 godzin, zgłoszę cię jako dezertera i napuszczę na ciebie żandarmerię. Klnąc, Hajde wyruszył na swoją misję. Gdy przechodził Porta, na cały głos rzucał mu porady. Święta Matko Boska, spójrzcie na to! Pokazał palcem na niebo ojciec Emanuel. Spojrzeliśmy w górę i nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Niezliczone smugi pary błyszczały na bezchmurnym niebie. Ogromna chmara pszczół. Tyle tylko, że pszczołami były olbrzymie bombowce. Wyrywaliśmy sobie lornety. Jezu, mruknął Barcelona, jest ich przynajmniej 1000. I to są amerykańskie latające fortece. Nie chciałbym być tam, gdzie one zaczną pozbywać się ładunku. To są B-17, wyszeptał lejtnant Frick i odruchowo wpełzł głębiej do ziemianki. Mike wypuścił wesz, patrząc w niebo. Skąd u diabła one przybyły? Lecą z cholernej północy. Nie wiedzieliśmy, że ta wielka ławica wystartowała z lotnisk w Anglii tego samego ranka. Roje myśliwców eskortowały ją przez Francję. Bezlitośnie pogwałciła neutralność Szwajcarii, której artylerzyści w niemal średniowiecznych hełmach strzelali do Amerykanów, nawet nie zadrasnąwszy farby na samolotach. Nasze Focke-Wulfy rzuciły się na nie, lecz one pozostały na swym kursie. Nie na darmo nazywaliśmy ich uparciuchami. Ich nawigatorom podawano kurs przy starcie i według niego lecieli, nawet jeśli diabeł miałby się pojawić przed nimi. 24-letni piloci siedzieli w kokpitach, żując gumę. Na twarzach mieli maski tlenowe. Paru bombardierów, nowicjuszy, potraciło zmysły. Jeden wyskoczył przez luk bombowy, a za nim poleciało przekleństwo. Godzina za godziną ryczały wielkie silniki. Przeleciały nie zważając na nic przez burzę z piorunami i wleciały w zaporę ognia działu przeciwlotniczych. Lotnicy zerwali maski tlenowe. Drugi pilot podał termos pierwszemu. Nawigator włożył do ust 5 kameli, zapalił je i rozdał załodze. Palili, spoglądając na czerwony napis «Palenie wzbronione». Popatrzyli na ognie wylotowe naszych dział 88 mm.
Focke-Wulf z wymalowanym na nosie atakującym rekinem rzucił się na B-17 22-letniego kapitana Boy Smitha. — Załatw tego parszywego Szwaba! — zawołał do swego tylnego strzelca. Nie wiadomo, czy ten był wspaniałym strzelcem, czy po prostu miał niezwykłe szczęście. W każdym razie pierwszą serią trafił Focke-Wulfa, który przemknął pod bombowcem ściągnącym się za nim pióropuszem gęstego dymu. Następnie stanął dęba jak koń przed wybuchającym pociskiem i wywinął w powietrzu ósemkę, nim zwalił się na ziemię. Spadł na wieś Pantoni na zachód od Florencji, zabijając dwoje dzieci i kobietę, która robiła pranie. Pilot Barn von Nirndorf został zabity jeszcze wysoko w powietrzu pierwszym wybuchem ognia. Pierwsze 50 B-17 w szyku klinowym było dokładnie nad Monte Cassino. Powietrze zaryczało, gdy huragan stali poleciał w dół. — Co u diabła? — zapytał Mike, który właśnie oglądał trzymaną wesz. — Padliśmy na brzuchy, wpełzliśmy pod nawisającą skałę i czekaliśmy na śmierć. Amerykanie na swych pozycjach byli równie zaskoczeni. Wszędzie szeregowi skakali w ukrycia. Do diabła, oni nas bombardują! Pierwszy deszcz bomb ogołocił górę. Domy w dolinie stojące równiutkim szeregiem zostały natychmiast zdmuchnięte. Bateria ciężkich dział przeciwlotniczych, przyczajona za parowozownią w kasino, została zmieciona w ciągu sekundy. Wtedy nadeszła następna fala. Jeszcze więcej bomb spadło na klasztor. Wszystko otuliła jadowicie żółta mgła. Świętą górę ogarnął błyskający płomieniami huragan. Po B-17 nadleciały brytyjskie Michele, tak zwane bombowce precyzyjne, które leciały prosto na swe cele. Nadpływała fala za falą. Tej nocy Jednooki pojawił się ze swym adiutantem, oberlejtnantem Hartwigiem, który rok wcześniej stracił pod Charkowem prawą rękę, wtedy gdy walczyliśmy w mieszkaniu dentysty. Jednooki wezwał dowódców kompanii. — Tej nocy odchodzimy — powiedział, ale tamci po drugiej stronie nie mogą niczego zauważyć. Spadochroniarze mają wycofać się pierwsi. Po nich piąta kompania. Z pierwszego batalionu odejdzie jako ostatnia, ale bez względu na to, kto tu jest lub kogo tu nie ma, opuszczacie to gówno dokładnie o 2:05. Jedna drużyna pozostanie. Dwie baterie położą powyżej was ogień nękający. A tą ostatnią drużyną, zawołał z głębi porta, jest oczywiście druga drużyna. Nie macie już dosyć, moi bohaterowie? Cieszcie się, dzieci w szkołach będą o nas czytać. Mój cylinder i moje kleszcze dentystyczne znajdą się w muzeum. Jednooki spojrzał na niego z namysłem. Ponieważ zaproponowałeś to, Porta, niech tak będzie. Druga drużyna. Kiedy nauczysz się trzymać twój cholerny język za zębami? Zapytał Barcelona. Porta cisnął granatem ręcznym w orła, który siedział skulony ze strachu w kącie. Nie miej takiej miny, jakbyś tego nie doceniał, bohaterze. Kompanie odeszły w nakazanym czasie, bezszelestnie opuszczając pozycję. Życzę szczęścia, szepnął lejtnant Frick na chwilę, nim znikł. Major Mike poklepał starego po ramieniu. Zobaczymy się, Bayer. A potem pochłonęła go ciemność. Czując się nieco nerwowo, skuliliśmy się za naszymi karabinami maszynowymi. Jeśli będą mieli najlżejsze podejrzenie, że nasi chłopcy się wycofali, rzucą się na nas w mgnieniu oka. Szepnął Porta. Sram w portki ze strachu, mruknął Barcelona. Jeśli nadejdą, wywalam na nich jedną taśmę, ale po tym nie liczcie na mnie. — powiedział przyciszonym głosem Porta. — Dam dęba i będę biegł tak, jak jeszcze nigdy w życiu. Nie pojadę do Teksasu, by tłuc kamienie jako przegrany Szwab. Stary uważnie przyglądał się swemu zegarkowi. — Artyleria zaczyna za 5 minut — wyszeptał. — Rozmontujcie KM-y i bądźcie gotowi. Mały, ty bierzesz moździerz. — Nawet mi się nie śni — zaprotestował Mały. — Jeśli chcesz mieć ten stary piecyk, możesz cholernie dobrze wlec go sam. Legionista dał mi coś do roboty. Opiekuje się gąsiorem z napitkiem. — Ja tu dowodzę i ty weźmiesz moździerz — powiedział rozwścieczony stary. — Twoja wuda mnie nie obchodzi, zrozumiano? — Nie jestem głuchy — mruknął Mały. — Więc powtórz rozkaz. — Jaki rozkaz? —
Mały udawał głupiego, co było jego zwykle stosowanym trikiem, gdy było coś, z czego chciał się wyplątać. Stary dziko zaklął. Nie udawaj idioty, ty wielki sraczu, i posłuchaj mnie. Jeśli nie będziesz miał ze sobą moździerza, gdy dotrzemy do Via Appia, postawię cię przed sądem. Dajże spokój, stary, okaż trochę człowieczeństwa i zrozumienia, błagał mały. Nie mogę targać zarówno moździerza, jak picia. Ty bierzesz moździerz. Uciął stary. Działa zaczęły grzmieć. Porta chwycił karabin maszynowy i zarzucił go sobie na ramię. Ja złożyłem trójnóg. Barcelona pomógł mi załadować go na plecy. Rozdzieliliśmy między siebie długie taśmy nabojowe. Do widzenia, Sami, później się spotkamy. Nie płacz, gdy zobaczysz, że nasze ziemianki są puste. Jakżeż się wzajemnie kochamy. Uśmiechnął się wesoło Barcelona. Znacie kogokolwiek innego, kto tak energicznie pukałby do drzwi? Ta miłość będzie naszą śmiercią, powiedział Hajde. Bez najmniejszego hałasu zaczęliśmy schodzić w dół. Klekocząca seria stuków przyprawiła nas prawie o utratę zmysłów i spowodowała, że zamarliśmy na zboczu góry. Co to u diabła było? Zapytał stary przerażonym tonem. Gonią już nas? W ciemności rozległ się głos zadowolonego z siebie małego. Strasznie cię przepraszam, stary. Ten cholerny moździerz wyskoczył mi z rąk i ześlizgnął się po zboczu. Stało się tak dlatego, że upierałeś się, abym go tulił do siebie równocześnie z gorzałą. Nie rozlałeś jej? Spytał zaniepokojony Porta. Na świętą Barbarę, patronkę armat. Przysięgam, że nie została stracona ani kropla. Jestem bardzo uważny, gdy idzie o kosztowności. Ty super idioto, warknął stary. Musisz się postarać o inny moździerz i nic mnie nie obchodzi, skąd go dostaniesz. Pożyczę go sobie od Sama, odparł z zadowoleniem mały. On ma mnóstwo tego gówna. Spoceni z wysiłkiem dążyliśmy przed siebie, trzymając się każdego wystającego fragmentu skały. Dłonie mieliśmy zakrwawione. Już nie mogę, jęknąłem. Wywalam ten trójnóg. — Nie ma potrzeby — rzekł pocieszającym tonem Barcelona. — Daj go mnie. Gdy ukazał się fragment skały, wyglądający jak głowa konia, zrzuciłem z pleców trójnóg i dałem go Barcelonie. W zamian otrzymałem miotacz ognia. Był równie ciężki, ale łatwiejszy do niesienia. Balansując, przeszliśmy po wąskiej półce skalnej. Dalej był grzbiet, który musieliśmy pokonać. Trochę dalej mały położył się na brzuchu, przywiązał sobie stopy do drzewa, sięgnął w dół i szybkim szarpnięciem wyciągnął mnie na górę. Po mnie Barcelonę. Następnie Portę, jednego za drugim. Jakiż jestem silny, przechwalał się mały. Beze mnie zjechalibyście na dupach, rzucił kamień do przepaści. Słyszeliśmy, jak w ciemności toczy się i odbija. Cholernie długa droga na dno, mruknął Porta. W górę wzniósł się pocisk oświetlający. Rzuciliśmy się w ukrycie, próbując wtopić się w teren. Najlżejszy ruch oznaczał śmierć. Powoli jaskrawe światło zgasło. Na wschodzie grzmiały działa. To było wzgórze 771, Castellona. Nie wiedzieliśmy o tym, ale to był początek przełamania naszego frontu przez Amerykanów. 168. Pułk Piechoty Amerykańskiej zmasakrował naszych 200 grenadierów pancernych. Ryki i błyski ogarnęły cały horyzont wokół. Setki dział pluło ogniem. Krew lała się strumieniami. Dupy do góry, rozkazał stary. Rzędem za mną. Kompania okopała się między jakimiś domami. Mały ostrożnie postawił ogromny gąsior gorzały na ziemi. Mam otworzyć bar? Zapytał legionisty. Ten skinął głową. Wyrwali drzwi z zawiasów i ułożyli je na dwóch beczkach. Równiutko ustawiono kubki. Porta usadowił się na pocisku, wystawił średniej wielkości skrzynkę kasową oraz dzwonek kościelny. Mały zajął pozycję za nim z miotaczem ognia w rękach. Nasz nowy trębacz przyłożył instrument do ust i zagrał sygnał na zbiórkę. Z różnych lejów po pociskach wysunęły się zainteresowane głowy. Wielkimi krokami nadszedł Mike z ogromnym cygarem w ustach, gdyż Hajde powrócił z tym, po co został wysłany. — Co wy u diabła robicie? Przerwać trąbienie. — Amerykanie też znają sygnał na zbiórkę. Gdy go usłyszą, możesz ich sprowadzić prosto tutaj.
Nie mam nic przeciwko amerykańskim klientom, stwierdził Porta. Dolary to twarda waluta. Nie zadzieraj nosa, rzekł Mike. Nawet nie widziałeś zielonego. Porta bez słowa wsadził dłoń za cholewkę i wyciągnął dwa grube zwitki banknotów dolarowych. Mike'owi opadła szczęka. Przez chwilę stał osłupiały ze zdumienia. Skąd u diabła zdobyłeś ten szmal? Zawołał. Od chłopców generała Ridera i generała Walkera. Przypadkiem spotkaliśmy się za klasztorem i przekonałem ich, że już nie będą mieli żadnego pożytku ze swej forsy. Wiesz doskonale, że obca waluta musi być przekazywana twemu dowódcy kompanii lub oficerowi politycznemu NSDAP, prawda? Porta włożył pieniądze z powrotem do buta, chytrze uśmiechnięty. Tak, herr major, wiem o tym. Ja i nasz oficer polityczny jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. Odkaszlnął leciutko i podniósł do góry miniaturowy szpiegowski aparat fotograficzny, abyśmy go wszyscy widzieli. A to małe pudełeczko jest przyczyną, dla której mam absolutnego fioła na temat fotografii. Tylko nigdy nie pamiętam, gdzie położyłem negatywy. Kilka dni temu przypadkiem zrobiłem migawkowe zdjęcie naszego oficera politycznego, gdy był bardzo zajęty uwodzeniem bardzo młodego włoskiego chłopca. Później trochę pogadaliśmy na temat negatywu i zgodziliśmy się, że nie byłoby szczególnie dobrym wydarzeniem, gdyby trafił na Prinz Albrecht Strasse. Mike gwizdnął i uważnie przyjrzał się butom Porty. A gdybym tak złożył meldunek na temat chłopca i negatywu? Zapytał słodkim tonem. Porta uśmiechnął się bez cienia niepokoju. Zgodnie z pana obowiązkiem, herr major. Ale proszę sobie przypomnieć, że każdy meldunek musi przejść przez naszego dowódcę dywizji, generała majora Mercedesa i nie chciałbym być obecny przy tym, jak meldunek dla Reichssicherheitshauptamtu wyląduje na biurku Jednookiego. Jeśli z powodzeniem przedostanie się dalej, trafi do faceta, którego nigdy nie spotkałem, ale o którym wiele słyszałem. On też nie może znieść czarnych chłopców z Prinz Albrechtstrasse. Ale być może zna go pan osobiście. Mam na myśli general Feldmarszala Kesselringa. Kto wie, czy i on nie należy do tych, którzy zmienili nazwisko, jak słynny Herr von Manstein, który, jak słyszałem, niegdyś nazywał się Liechtenstein. Heide splunął. Czy przypadkiem nie miał na imię Nathan? Porta wzruszył ramionami. Jeśli tak, to by wyjaśniało, czemu je zmienił. Nie jest to w dzisiejszych czasach imię szczególnie popularne. Mike szarpnął się naprzód. Chętnie chwyciłby Portę za gardło. Jego cygaro przeskakiwało z jednego kąta ust w drugi. Pewnego dnia, Porta, zawiśniesz, przepowiedział i w wyobraźni ujrzał ciało Porty kołyszące się na dębie korkowym obok Via Appia. Major Mike wyglądał na zmęczonego. Usiadł ciężko na dnie okopu, używszy jako krzesła hełmu orła, który uprzejmie podsunął go pod jego szeroki tyłek. — Drinka, herr major? — zapytał Porta z obojętnym uśmiechem. Major jednym haustem opróżnił kubek. Był to 88-procentowy żytni spirytus. Wstał na nogi, wysoki i szeroki, i powoli wsadził sobie w zęby świeże cygaro. Orzeł uniżenie je zapalił. Major nawet na niego nie spojrzał, pomacał zwisający mu na piersi pistolet maszynowy i uśmiechnął się nader wymuszonym uśmiechem. — Porta, powinieneś być szefem sztabu. Nawet marszałków zmusiłbyś do noszenia galonów na tyłkach. Och, do diabła, herr major, jestem taki sam jak ten piechur morski z Teksasu. Zwykły żołnierz, który nauczył się strzec na wszystkie strony. Moje motto to... Uważaj każdego za wysłannika szatana, póki nie zostanie udowodnione coś przeciwnego. A to zdarza się bardzo rzadko. Major Mike głęboko zaczerpnął powietrza, prawie połykając cygaro. Powtarzam, Porta, dobrze wyglądałbyś na końcu sznura. Porta wzruszył ramionami. Sam pan wie, herr major, jedna ozdoba nie czyni z drzewa choinki świątecznej. Major znikł, mrucząc coś niezrozumiałego. Usłyszeliśmy tylko słowo jebaniec. Porta zaczął wściekle dzwonić swym dzwonkiem ołtarzowym i wrzeszczeć — bar otwarty, bar otwarty! Nadeszli gromadami i ustawili się w kolejkę. Kubek do prawej ręki, pieniądze do lewej, płacić należy, zanim zostanie nalane.
Ceny różniły się, choć nalewana miara była zawsze taka sama. Oberscharführer SS musiał wyłożyć więcej niż pancer Oberfeldwebel. Z drugiej jednak strony od pisarza batalionowego wymagano dwa razy tyle, co od Oberscharführera. Dwa razy mały musiał wejść do akcji, by zapobiec bójce. Jedno uderzenie miotaczem ognia w tył głowy przywracało spokój. Nagle w samym środku tego wszystkiego napadli nas. Nawet nie zauważyliśmy, jak Marokańczycy w brązowych burnusach podcięli gardła naszym wartownikom. Pojawili się skacząc z urwiska i strzelając do nas z trzech stron. W chwilę później toczyliśmy morderczą walkę wręcz. Mały chwycił gąsior gorzały i ustawił w bezpiecznym miejscu wewnątrz jednego z domów. Następnie wybiegł stamtąd, plując ogniem swego miotacza. Legionista stał oparty plecami o ścianę i zawzięcie pracował siekierą. Wtedy nadleciały Jabos i omiotły cały teren ogniem z karabinów maszynowych. Brązowi posunęli się za daleko przed front i obalał ich diabelski ogień amerykańskich myśliwców. Domy stanęły w płomieniach. Jakiś stary wieśniak rozpaczliwie próbował ugasić pożar przy pomocy rondla. Nagle rondel wypadł mu z ręki, rozlewając wodę we wszystkie strony. Gejzerki ziemi trysnęły w górę, a człowieka musnął cień myśliwca bombardującego. Ogień artylerii, roje piechoty. Wycofaliśmy się. Niewielu z nas, to znaczy ci, którzy przeżyli i byli zdolni powlec się dalej, zebraliśmy się przy drodze. Ambulansy stały zaparkowane pod osłoną drzew. Wsadziliśmy starego do jednego z nich, choć to kosztowało wszystkie nasze grifas i wszystkie dolary porty, by dostać dla niego miejsce. Za każdym razem, gdy stary brał oddech, widać było płuco. Uścisnęliśmy mu dłoń, a potem ambulans na złamanie karku popędził do Rzymu. Mike został wsadzony do wojskowej ciężarówki wraz z czterema innymi ciężko rannymi. Prawe ramię miał roztrzaskane. Postawiliśmy obok niego jego skrzynkę cygar. Skinął głową z wdzięcznością. Orła pochowaliśmy obok drogi. Granat ręczny zabrał mu obie nogi. Nie kopaliśmy głęboko i nie dostał na grobie krzyża ani hełmu. Po prostu trochę udeptaliśmy ziemię. Powoli pal się w piekle, ty brudny szczurze więzienny. — powiedział Barcelona. Lejtnant Frick podszedł do nas. Bandaż wokół głowy pozostawiał na zewnątrz tylko jedno oko i usta. — Podnieście broń, znów idziemy naprzód. Grenadierzy wycofali się, a pozycję trzeba utrzymać za wszelką cenę. Odpowiadam za to własnym życiem. Zarzuciliśmy karabiny maszynowe na ramiona. Wśród nas lądowały wyjące pociski. Barcelona upadł. Dwaj spadochroniarze odnieśli go do tyłu. Miał w brzuchu odłamki pocisku. Hajde skręcił się i karabin maszynowy wypadł mu z rąk. Jego kark i barki były jedną ziejącą krwawą raną. Odesłaliśmy go do tyłu z jakimiś grenadierami. Lejtnantowi Frickowi odcięło głowę. Z jego szyi trysnęła fontanna krwi. Zajęliśmy pozycję w leju pełnym błota. Porta, mały Gregor, Martin i ja. Ostatni z piątej kompanii. Wszyscy inni byli w szpitalach lub pogrzebani. Nagle zostałem wyniesiony na stanowisko dowódcy kompanii, dowodząc kompanią złożoną z czterech ludzi. Dołączyły do nas inne małe grupki, resztki kompanii i batalionów. Trzymaliśmy się tam przez następne pięć dni i nocy. Wtedy zabrały nas ciężarówki. Osłaniali nas spadochroniarze. Ostatnia bitwa o Monte Cassino była zakończona. Drogi czytelniku, jeśli podczas wakacji będziesz przechodził przez wieś Cassino, zatrzymaj się na chwilę, gdy dotrzesz do drogi prowadzącej w górę do klasztoru. Wysiądź z samochodu i schyl głowę z szacunku dla tych, którzy zginęli na świętej górze. Jeśli zaczniesz nasłuchiwać, być może będziesz nadal mógł usłyszeć ryk pocisków i wrzaski innych. Od wydawcy. Niniejsza książka jest dziełem fikcji literackiej utalentowanego autora, którego interesowały przede wszystkim przeżycia wymyślonych bohaterów, zaś wydarzenia wojenne były tylko pretekstem opowieści. Dlatego nie można traktować tej powieści jako źródła wiadomości historycznych.
Wiedzę o rzeczywistym przebiegu bitwy można zaczerpnąć z bogatej literatury historycznej, na przykład z trzytomowego wydania pracy Melchiora Wańkowicza Monte Cassino. Bitwa toczyła się o utrzymanie przez Wehrmacht lub przełamanie przez aliantów tak zwanej linii Gustawa, pozycji obronnej ciągnącej się w poprzek Półwyspu Apenińskiego. Wzgórze Klasztorne bynajmniej nie było najważniejszym węzłem tej pozycji. Znacznie większe znaczenie miały wzgórze 593 Monte Cairo, wzgórze Widmo i inne, pod którymi wykrwawiał się polski drugi korpus. Nie jest zamiarem wydawców prostowanie takich niezgodnych z prawdą historyczną twierdzeń autora, jakoby polska dywizja karpacka załamała się pod Monte Cassino, a wzgórze Klasztorne zostało zdobyte przez Gurkhów czy Marokańczyków. Również znacznie zostały zawyżone dane o samym bombardowaniu lotniczym. Nie znajduje potwierdzenia źródłowego informacja, jakoby na Monte Cassino odbył się nalot ponad 1000 amerykańskich latających fortec B-17 z baz w Wielkiej Brytanii i to trasą poprzez Szwajcarię z pogwałceniem jej neutralności. Liczymy, że czytelnicy, nie traktując powieści Svena Hassela jako źródła historycznego, docenią przede wszystkim jej zalety literackie. Polski Instytut Wydawniczy. Saga Egmont dziękuję za wysłuchanie audiobooka.